stoisz w miejscu i się czujesz jak John Wick. Ja się czułem totalnie jak John Wick, nie? Że wiesz, sięgasz tutaj po broń, wyjmujesz, tak autentycznie musisz zrobić, wyjmujesz te pistolety, nie? I zaczynasz tam robić takie akcje, nie? I to wszystko działa, nie? I lecą na ciebie kule, to je łapiesz, odrzucasz, nie? Za chwilę największe święto graczy E3. I wszystko wskazuje na to, że na targach E3 w tym roku będzie bardzo dużo zwiastunów i zero konkretów na temat gier. Bo patrząc na to, co jest w zapowiedziach, kiedy mają wyjść jakieś gry, to tak naprawdę najciekawsze tytuły są pod koniec roku tego i jest ich dosłownie tam, no nie wiem, na palcach jednej ręki można je wymienić. I tak się zastanawiałem, jak to jest z tymi grami teraz, kto stara się być tym, wiesz, tym koniem takiej kreatywności prowadzącym cały rynek do przodu. I kurczę, jakkolwiek na Nintendo Switch nadal nie ma gier, to tak mi się wydaje, że to jest aktualnie sprzęt, który jako jedyny rokuje coś takiego, wiesz, ekscytującego trochę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Nie wiem, czy to jest ekscytujące, wiesz, bo... poza tym, że Nintendo robi mega dobre gry, ale to co Nintendo ci obiecuje na Switcha? Ale wiesz co, to już pomijając nawet same gry, bo gier, tak jak mówię, gier na Switcha nadal jest mało. No dobra, ale sam Switch... Nawet jeżeli zrobią ci, no. Okej, okay, no to co? Zelda, no, Mario Kart. Zelda, Mario Kart. Tak przez 5 lat. Tylko, że wiesz, o co mi chodzi? Ja trochę się odnoszę do tego, co mówiliście w swoim podcaście w Niezatapialnych, że aktualnie ta kreatywność twórców gier polega trochę na tym, że robimy tam 7 Tekena albo, nie wiem, 4 Gearsy i tak dalej, tak? Więc w zasadzie nie ma żadnej kreatywności, tak? A w Nintendo, nawet jeśli to są te same gry przetwarzane i tak dalej, to widać dwie iskierki, takiej może, nie wiem, chęci zrobienia czegoś innego. Po pierwsze, sam ten sprzęt jest inny. Myliliśmy się trochę w naszym odcinku o tej konsoli, mówiąc, że ona się chyba nie uda, bo no, po wynikach sprzedaży wskazuje, że się totalnie udała. A powiem ci nawet, że miałem okazję pograć trochę, jak robiłem materiał o Rysławie, miałem okazję pograć trochę na Nintendo i to kurde działa. W tym sensie, że nie, że działa, włącznie, że działa, tylko że to się sprawdza, tak, jako sprzęt mobilny, tak? A drugie, co widzę taką iskierkę, to ta Zelda. Że ona pokazuje, że Nintendo, nie wiem, może doszło wreszcie do momentu, w którym słuchajcie, robimy to samo, ale zróbmy chociaż trochę inaczej. I ta nowa Zelda jest totalnie inna, tak? A w tych wszystkich, wiesz, AAA tytułach na Xboxa, na PlayStation, no nie widać teraz. Bo jeśli nie jesteś zainteresowany indykami, tak? Bo w indykach dzieją się cudawianki, jest rewelacja, tak? Ale jeśli jesteś zainteresowany, no to największe tytuły w tym roku to będzie co? No nie wiem, no Battlefront 2, no super, tak? Ekstra, ale to będzie dokładnie Horizon, ta sama gra, tak? Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, okej. Okay. To jest nowy IP jednak. Okej, okay, spoko, no dobra, to kupuję. Tak, Far Cry 5 teraz został zapowiedziany, który jest nadal tym samym Far Cryem, ale w nowej stylistyce. Red Redemption 2 miał też wyjść, ale w końcu nie wyjdzie. Wyjdzie w przyszłym roku. Tak, no tak, ale wiesz, ale to będzie znowu drugi raz ta sama gra i to są takie gry, które ja się totalnie jaram, nie? Dla Red Dead Redemption ja się w ogóle zastanawiam, czy nie kupić konsolę, no bo uwielbiam jedynkę i chętnie bym pograł w dwójkę, tak? Tylko, że tak jak mówię, no nie ma... Może wyjdzie na pecety. Co? Może wyjdzie na pecety. Nie, a nawet jak wyjdzie, to nie będzie działać na początku. I to wyszło na pecety i... Ale nie premiery przecież. No nie, no to konsolę. Tak. Ja chcę od razu. I wiesz, teraz się zastanawiam w kontekście E3, tak? I w kontekście tego, o czym jest mój kanał, czyli o tym wszystkim, co idzie trochę pod prąd, nie? Czy w ogóle ktoś na tym, w tej branży jeszcze tak idzie pod prąd, poza indykami? No w tej branży, a moim zdaniem nie. Ja też tak właśnie mówiłem, jest stapialny. Ja to będę utrzymywał. Ja uważam, że nie wiem, czy to jest nowe, ale jesteśmy w jakimś takim momencie kryzysu twórczego, kreatywnego, nie? Że wszystkie te gry są takie same. I wiesz, jak się kręci, jak się robi Tekena 7, no to kurde, to coś jest nie tak. Znaczy, bo to się spina finansowo, tak? No tak, dokładnie, ale tylko to. No tak. A wiesz, a nawet nowe podejście do Preya okazało się, że tak naprawdę to jest odcinanie kuponów. W sensie? Nawet on okazał się odcinaniem kuponów po Bioshock. To jest taki Bioshock na epokę, która nie ma swojego Bioshock. No. Tylko słaby, gorszy i oby. Czyli przetwarzanie tego, co było. A co do Nintendo, to ja mam bardzo ambiwalentne podejście do Nintendo, bo z jednej strony super, Switch wychodzi, Zelda nowa super, Mario nowe też ma być czymś nowym, co nie ma być tym przecież po tym Nowym Jorku biegać i tak dalej. I z otwartym się. Ale z drugiej strony to jest też firma, która zrobiła właśnie Mario Run, tak. Fire Emblem na komórki, która w ogóle wyczuła krew w marce Fire Emblem i w tym roku wyjdą 3 Fire Emblem na komórki, teraz ta Fates, teraz to co teraz wyszło, kurde, to nie wiem jak
się. Nie pytaj mnie o Fire Emblem, wyszedł, ja, to ja ciebie pytam. Wyszedł dopiero teraz Fire Emblem, który jest remake'em Fire Emblem z lat 90. Mhm. No i wyjdzie... Na mobilki, tak? Nie, na 3DS-a. I wyjdzie najprawdopodobniej jeszcze jeden pełnomiarowy Fire Emblem w tym roku. No ale trzy Fire Emblemy to nawet dla mnie jest dużo Fire Emblem. No, zwłaszcza, tak, że poprzedni Fire Emblem to były trzy wielkie kampanie, więc jest mnóstwo ludzi, którzy jeszcze nie przeszli całego poprzedniego Fire Emblem. Więc... I ma być jeszcze teraz Zelda na komóreczki w przyszłości. Tak, nie wiadomo, czy ona będzie, ale ma... I ma być to... Animal Farm, tak? Czy jak to się nazywa? Ten taki... Wiem, o co. To też ma być na komóreczki. No to kurde, no... To o to chodziło, co nie? O to walczyliśmy. No i też i właśnie mamy tego Switcha, który jest fajnym sprzętem i sprzedaje go bardzo fajna gra. Ale gdzie? No gdzie w co grać tam na nim? Hardware okazał się fajny i działa, mimo że rysuje tam raz na 100 tysięcy razy szybkę i tak dalej. To jednak działa, tak? I tu widzę jakąś, wiesz, chociaż tu widzę, bo jak na przykład słyszę zapowiedzi nowego Xboxa i to, że ludzie się jarają nowym boxem, to trochę mi się żygać w tym, mówiąc. Ja też w ogóle tego nie rozumiem. Ja to nie rozumiem. Teraz 4,5. No właśnie. To jest takie, ja rozumiem, no będziesz szybszy, okej, okay. Będziesz 4K, no super, tak, okej, okay. Ale to już nawet, kurde, te kontrolery ruchowe, jak tam PlayStation weszło za późno i tak dalej. Wiesz, gdzie jest jeszcze, widzę jeden Bastion, którego ostatnio się, trochę w niego nie wierzyłem, a ostatnio się przekonałem, bo spróbowałem, VR. To jest taka działka, która jest totalnie najgorsza do promocji w ogóle, jak, z wszystkiego sprzętu, całego sprzętu do gier, jak istnieje, bo tego się nie da opowiedzieć. Trzeba spróbować. Mój szwagier sobie kupił na święta nowy komputer, totalnie pod VR, i kupił sobie Oculusa z całym zestawem, z kontrolerami i tak dalej, nie? I w momencie, jak zakładasz hełm na oczy i oglądasz na głowę i oglądasz jakąś tam animację, jakieś tam dinozaura idącego na ciebie i tak dalej, jest fajnie, jest super, nie? Bawisz się dobrze, tak? Ale w momencie, jak weźmiesz te kontrolery, które odwzorowują trochę ruchy palców, są po prostu jeden do jednego ruchy rąk w ten, to jest kurwa kosmos, nie? Stary, to jest po prostu, nie przesadzam ani o jotę, to jest w ogóle nowy rodzaj grania, nie? Sam, my jak włączyliśmy te kontrolery, jak już nam się udało podłączyć, bo tam w ogóle były cyrki z kablami i inne wianki, jak już nam się udało w końcu podłączyć kontrolery, wszystko działało, nie? To ten moment, w którym się pojawiają twoje ręce w VR-ze i wiesz, obracasz głową, tu są twoje ręce, trochę palce nawet się ruszają i tak dalej, to ten moment to jest taki, że po prostu cofasz się, wiesz, o 20 lat, jak pierwszą grę włączyłeś, nie? Ja miałem coś takiego. I po prostu... Chociaż umysł pierwszy i do góry. Stary, dosłownie, nie? I w ogóle, wiesz, przez pierwsze tam 20 minut, nie przesadzam, czy nawet pół godziny, my się bawiliśmy jakąś durną, taką pokazowym programem, w którym się tam, wiesz, podnosi tylko rzeczy, coś tam wkłada i tak dalej, ale sam fakt, że wiesz, tu siedzisz sobie na łóżku, nie? Machasz tymi, jesteś tak wyrwany z tego świata, że na przykład jak tam była taka animacja, że taka gierka, że musisz podnieść dyskietkę, włożyć do jakiegoś tam odtwarzacza, nie? I ta dyskietka w tym wirtualnym świecie upadła ci gdzieś tam daleko, musisz się schylić, nie? Jesteś tak oderwany od tego świata, że wiesz, tam sięgasz i zapominasz, że jest przed tobą ta ściana, łóżko, coś, walisz ręką na przykład, nie? Nie, ja chcę sięgnąć, bo jestem tam, nie? A w momencie, jak na przykład włączysz już jakąś konkretną grę, jest cała masa syfów na VR-ze, bo jest mało dobrych tytułów, ale jest jeden zajebisty, który jest na wyłączność dla Oculus Rifta, on się nazywa Robo Recall. To jest taka typowa strzelanina w stylu trochę Bulletstorma, trochę tego polskiego z zatrzymywaniem czasu, jak to się nazywało, Superhot. Stoisz w miejscu, tam się teleportujesz z miejsca na miejsce i strzelasz do robocików, które do ciebie podchodzą, ale są takie akcje, że możesz na przykład tego robota złapać, wyrwać mu nogę i go walić jego nogą, albo jak do ciebie strzeli na przykład, to możesz złapać te kule tymi kontrolerami, nie? Łapiesz te kule i odrzucasz do niego, nie? Jest po prostu taka moc, że sobie nie wyobrażasz, nie? To jest w ogóle, wiesz, nowy rodzaj rozrywki, nie? Totalnie, nie? Stoisz w miejscu i się czujesz jak John Wick. Ja się czułem totalnie jak John Wick, nie? Że wiesz, sięgasz tutaj po broń, wyjmujesz, tak autentycznie musisz zrobić. Wyjmujesz te pistolety, nie? I zaczynasz tam robić takie akcje, nie? I to wszystko działa, nie? I lecą na ciebie kule, to je łapiesz, odrzucasz, nie? Broń, strzelasz. Drony, dobrze. I jeszcze raz, teleport, spokojnie. Broń, okej. Okay. Teleport. Dawaj szybko. Dobrze, cyk. Jeszcze raz? O kurde, do tyłu. Ale to jest czat. Jeśli na przykład VR się nie sprzeda, pakują w niego masę siana, ale jest duża szansa, że się nie sprzeda, bo ciężko to sprzedać, gra przynajmniej. I jeśli na przykład na Switch nadal nie będzie gier, no to co? Nie wiem, będziemy szli w jakąś ślepą uliczkę, moim zdaniem. No. Już nie jesteśmy. Już jesteśmy, trochę. Tak, no ale wiesz, to jest taka ślepa uliczka, która cały czas okazuje się, że jest jeszcze coraz dalsza, nie? Że no trochę tak. Coraz dłuższe. No to się wszystko sprzedaje, ludzie kupują te gry. Kasa się zgadza, więc jak z perspektywy takiego EA albo wiesz, albo Activision, to po co sobie komplikować? No właśnie, o to chodzi, że może po co, nie? Bo jak wyjdzie GTA 6, to wiadomo, że się sprzeda. Tak. Ja w ogóle, wiesz co, ja nie rozumiem absolutnie tej generacji 4,5,
Bo dla mnie największą przewagą konsol było to, że zamierał na kilka lat postęp technologiczny. Mhm. I że przez to ludzie, którzy robią gry, musieli się bardziej starać. Te gry i tak były coraz ładniejsze, tylko oni po prostu coraz lepiej pisali te gry, coraz bardziej je optymalizowali i tak dalej. I to było super, bo przez tam 5-6 lat nie musiałeś pakować w sprzęt, a i tak dostawałeś coraz lepsze gry. Później następował postęp technologiczny, ten skok i znowu, wiesz, jakby takie... A teraz my jakby wchodzimy w taki... Znaczy mam nadzieję, że nie, ale to się może tym skończyć, że... Nie wiem, czy pamiętasz taki dzici czas rozwoju PC-tów. Mm-hmm. Gdzie totalnie w ciągu roku Pentium tam 75... A to tam na początku ogóle... MMX-y i te sprawy, tak? Tak, takim tak, maxa tak. Starym sprzętem. Tak. No i to on się znał nie dlatego stary, bo nagle był słaby, tylko dlatego, że właśnie przez to, że on miał taki szybki rozwój, mm-hmm. że te Pentiumy tam, wiesz, na początku roku miałeś 60, a na końcu roku miałeś Pentiuma 300. że ludzie, twórcom gier nie opłacało się optymalizować gier, no bo po co, skoro na rynku już są Pentiumy 300. Mm-hmm. I teraz myślą, wiesz, nowe konsole, to wiesz, pół generacji do przodu. No i pytanie, na ile Microsoft i Sony będą cisnąć, żeby te gry dobrze wyglądały i płynnie działały na ich starych konsolach? Mhm. Ja się obawiam, że nie będą cisnąć. Nie wiem, może to jest takie, no... życzeniowe myślenie, ale żeby też były, żeby pokazywały coś innego, nie? Bo nawet ten Horizon Zero Dawn, on jest super i tak dalej, ale to jest głównie otoczka, tak? Bo tam gameplayowo tak naprawdę, no to są te wszystkie motywy, które znamy, tylko dopracowane, nie? Więc, no nie wiem, no... Myślisz, że jest jakaś nadzieja? Może, nie, wiesz, może indyki zaczną coś robić? Bo teraz mówicie na przykład w podcaście o Triple E, tak? Tak, ja bym myślał. No ja, mi się to bardzo podoba. Tak, no właśnie. I to jest fajny teraz taki segment, nie? Wysokobudżetowe indyki, takie dopracowane. Tak. Takie, no takie właśnie robione, Ubisoft ma już swoje własne studio indie. Mhm. Sony ma, tam utrzymuje kilka studiów indie, co nie, wiesz... Więc to jest spoko, co nie? I to oni nasz ten Don't Not, tak? Tak się nazywa. Mhm. Oni teraz na przykład zapowiedzieli Life is Strange, co nie? Dwójkę. Drugą część, no. No i to już jest gra, która, wiesz, która się przebija, co nie? Która, tak. Która jest wydarzeniem i tak dalej. A stara się być czymś więcej trochę. No właśnie, więc to jest rynek, który moim zdaniem ma bardzo dużo nadziei. Ale to jest z kolei na tyle mały jeszcze rynek, żeby... on nie budził jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania mediów. To mi się trochę nie podoba. W sensie, że co, te bardziej ambitne produkcje, że nie są tam na przedzie, tylko zawsze tak. Jednak nowe Call of Duty. Ja, dla mnie w ogóle to, co się dzieje na serwisach anglojęzycznych, na poligonach jakichś i VG247 i Kotaku i tak dalej, po każdym dupnym newsie o Destiny, co nie? Po każdym dodatku w ogóle do jakiejś gry Blizzarda, co nie? Po jakimś rozszerzeniu do Overwatcha, to nagle masz po prostu całą ścianę w pizdu. Jak żyć z nowym rozszerzeniem do Overwatcha? To nie w ogóle. Overwatch, co wiemy do tej pory? Czy stary Overwatch był lepszy? Masz artykuł po artykule, news po newsie. Nie? I teraz to, po tym ogłoszeniu Destiny tak samo. Nie? Jest jakaś taka strasznie wyniszczająca, moim zdaniem, fascynacja tym rynkiem wielkobudżetowym. Dlaczego Destiny jest bardziej interesujące niż cokolwiek innego? Mm. Nie jest. No nie jest. Znaczy no technologicznie może być, tak? Może się tam fajniej strzelać, ale... Myślisz, że się będzie fajniej strzelać niż jakimkolwiek innym shooterze? Jest mnóstwo shooterów, no tak, które się fajnie strzela. No być może. To jest trochę taka sytuacja w kinie, nie? No. Jak wychodzą nowe Transformery, to na portalach kinowych przez pewnie 3 dni nie będziesz czytał niczym innym, tylko nowych Transformery. Tylko, że wiesz jaką mamy różnicę między kinem a grami? Mm. Że w kinie jednak... profesjonalni krytycy i profesjonalne nagrody kinowe jednak się skupiają na tym lepszym. A no tak, to jest prawda. A krytycy growi właśnie są totalnie w ogóle, jakby są fanami Michaela Baya, nie? Trochę tak. A to, że przy okazji gdzieś tam kiedyś jakiegoś Jarmusza zobaczył, nie, to tak, no okej. Okay. Rzeczywiście, bo masz rację. Ale najpierw Destiny, co nie? A później tak, dopiero gdzieś tam jakiś inni. One się pojawiają, te tam indyki, ambitne gry i tak dalej, ale na przykład bardzo często się robi tak, że jest na przykład, nie wiem, właśnie gra indie albo coś. Nie ma czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, tam Her Story na przykład dostało dosyć dużo nagród, nie? Ale ona nie konkurowała, nie była w tych samych kategoriach, co tam jakieś super wysoko... To muszą tworzyć nowe kategorie dla tych mniejszych gier. Spójrz, jakim wydarzeniem w ogóle estetycznym była premiera Drive i zaraz po tym premiera Hotline Miami. Mhm. Jakby, no w ogóle to były gry, nasze dzieła kultury, no bo film i gra, które przemodelowały jakby takie podejście estetyczne do lat 80., do tej stylistyki i tak dalej. I
dzisiaj to jest po prostu już główny nurt, w ogóle widać to wszędzie, nie? Synthpop powraca, w ogóle pikseloza i tak dalej, nie? Jak zapowiedzieli Hotline Miami 2, to gdzie była moja ściana tekstu na Vigi 24/7? Wszystko co wiem o Hotline Miami 2 do tej pory, w ogóle jak żyć z Hotline Miami 2? Czy będzie lepsze niż jedynka? Wywiad z twórcami, wywiad z matką. A tak to powinno wyglądać. No. Wracamy do tego pytania, które się zawsze pojawia, jak mówimy o tym, że odbiorcy chcą głupich treści, powiedzmy. Winni są odbiorcy, czy winni są twórcy? Jedno i drugie. Myślę, że bardziej odbiorcy, bo to rynek kształtuje jednak niestety twórców. W dużo większym sensie, nie w dużo większym stopniu. No tam, gdzie jest kasa, tam idą twórcy. Tak. Więc ja jako człowiek, na przykład, który wyszedł z dziennikarstwa, znaczy wywodzę się z dziennikarstwa, o to mi chodzi, to widzę ilu w dziennikarstwie jest ludzi, którzy chcieliby robić dobre rzeczy, ale po prostu nie mogą, bo to ogranicza im to rynek. No tak. Więc myślę, że z grami jest podobnie. Myślę, że ci wszyscy ludzie woleliby robić dobre gry, niż robić kolejne gry. Złe gry. Nie ma nie złe gry, no bo Destiny głupsze powiedzmy. Tak, tylko na przykład czy Destiny zadać jakieś ważne pytanie? No na pewno nie. Zresztą to u was, Dominik, mówił, że tam fabuła to są trzy zdania, tak? To jest w ogóle ciekawe, nie? Że ta ściana, cały czas wisi w głowie ta ściana właśnie tekstu dotycząca Destiny, nie? Na pewno część materiałów jest sponsorowana, tak? Ale kurczę, nie wszystkie, nie? Więc tak naprawdę ci dziennikarze mają wybór, powiedzmy, nie? Mogliby napisać o czymś innym trochę mniej o tym Destiny. Ale no nie wiem, no nie wierzą, że ludzie będą chcieli przeczytać. Tak jak mówisz, Hotline Miami to jest zajebisty przykład, nie? No przecież na pewno cała masa ludzi była zainteresowana drugą częścią, nie? A nie. Ja widzę po sobie zmęczenie tymi właśnie wysokobudżetowymi grami, w której tak gram, bo je uwielbiam, tak? Lubię dobrze zrobioną grę wysokobudżetową, dobrze się przy niej bawię. Ale jakby stylistyką, pomysłami i tak dalej trochę jestem zmęczony. Kiedyś miałem coś takiego totalnie, że jak przychodziło E3, to ja sobie, kurna, robiłem wolny dzień, nie? I czekałem na te wszystkie zwiastuny i tam, wiesz, o jeden za drugim. Ja właśnie nigdy za drugim. A ja tak miałem, ale teraz już nie mam. Nie? Już. Tak samo jak nie potrafię oglądać na przykład Oscarów na żywo. O nie, no to jest zupełnie inna kwestia, to jest po prostu nudne, nie? Ja w ogóle nie czuję, czyli no, dlaczego nie mogę się po prostu obudzić następnego dnia i zobaczyć wszystko w swoim czasie? Sprawdzić listę. A, okej. Dla tych ludzi na E3 to i tak nie ma znaczenia, że oglądam na żywo, czy nie. No nie ma. Ale nie miałeś nigdy takiej pewnej potrzeby, tak? Ja kiedyś miałem się, jarałem jak takie małe dziecko, taki geek, wiesz, o, dobra, super. Ale teraz już mi to przeszło. Albo oglądanie tych konferencji na żywo w ogóle? No nie, no to już w ogóle jest dziwne. Trochę. Dominik Gąska ogląda na żywo, ogląda, tak? Tak namiętnie. Ale bawi się dobrze, czy... No tak. Aha, czy... Ja tego nie rozumiem, no. Inna kwestia taka, że pewnie na E3 będą głównie trailery, znowu CGI, tak? I znowu nie będzie gameplaya i znowu będziemy narzekać, że nie ma gameplayu w trailerach i tak dalej. Tak, i znowu najprawdopodobniej będą lepiej wyglądające, nawet jeżeli będą gameplaye, to będą lepiej wyglądające niż ostateczna gra i tak dalej, więc... No to jest rynek, który się boryka z całą masą problemów i... Poza kasą, bo kasa jest, co jest też trochę problemem. Tak. Ale właśnie, i on w ogóle nie próbuje sobie poradzić z tym problemem. No nie, to jest, nie. Ciekawe, czy kiedyś dupnie, nie? Tak jak tam kiedyś. Tylko już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że ten duży krach tam gier w latach 80? 70, tak. Wynikał też trochę z tego, że te gry były gówniane po prostu, że tam za bardzo jechali do przodu i one po prostu nie działały, te gry, tak? Ale z drugiej strony teraz na PC-cie trochę się też tak dzieje. Jim Sterling miał kiedyś taką teorię. Że? Że to było ze 2-3 lata temu, że podobno jest tak duża kasa już pakowana w marketing i w reklamę i tak dalej i budżety gier są przez to tak rozbuchane, a przy okazji projekty są zarządzane w bardzo nieumiejętny sposób, bo zazwyczaj wielkie firmy no, uzależniają się finansowo od jednego projektu. Tak, nie? Jeżeli on nie wyjdzie, to po prostu grozi to upadkiem firmy finansowej. Zresztą już były takie przypadki. Tak, no i właśnie Sterling wtedy wieszczył, że nadchodzi taki wielki. No ale mówię, on to wieszczył 2-3 lata temu i od tej pory nie przyszedł boom. Nie ten. Znaczy nie boom, tylko krach. No trzymajmy kciuki. Może się uda, przyjdzie za 3 lata krach, się wszystko zresetuje i będziemy mieli same kreatywne, ambitne gry.